nieetyczne sposoby zarabiania pieniędzy? O co tutaj chodzi? Co jest? To jestem ja? Czyli chyba illegal. O nie, co jest? Rachunki, woda, gaz, electricity, co jest w ogóle? Nie płaciłem rachunków? Musimy uzbierać dzisiaj równy milion Robux, rozumiesz? Równy milion Robux. Milion Robuxów? Tak, wow. Jest. Dobra, posłuchaj, gdzieś na chacie na pewno zostawiłem swoje pieniążki, gdzieś muszą gdzieś tutaj leżeć. Jakiś pod pazuchę musiałem chować. Na bank w kanapie. Weźmy ten... Nie mogę brać tego klucza dziwnego, nie wiem dlaczego. O, jest w szafeczce, pierwszy... Kto chowa hajsy w szafce? No ja tak czasami porozrzucam po całej chacie, po prostu przychodzę i rzucam przy biurku, już widzę, mamy przy komputerze. Na biurku to logiczne. Oczywiście, co tu jest? Zapomniałeś numeru, wyjdź na zewnątrz, aby sprawdzić. Aha, okay. Na razie nie chcę dzwonić. O, na kanapie mi musiało wypaść, jak spałem. Maciek, czemu ty masz bankomat na chacie? tego ci nie powiem. Przygoda życia była jakaś tam. Dobra, tutaj muszę przedostać się jakoś tam na dół teraz, żeby tam pójść. Czy ja gdzieś tutaj może nie wrzuciłem jakichś pieniążków? O, tutaj też były schowane pieniążki kaczusia. Kaczuszki! Zobacz, jaki mam piękny widok, jak robię pupu. Nie! Zobacz. Kto projektował tą chatę? Tam się bawią praktycznie sąsiedzi wtedy, wiesz? Wychodzą na zewnętrzny i się bawią tutaj, a wtedy ja im bagam, się ma sąsiedzi, to ja znowu. O, widzisz, cześć! Dobra. Ja nie wiem, kto to projektował, ale okej, niech na górze będzie. Może zostawiłem coś też troszeczkę w szafie może w ciuchach dostosować się. Nie, ja inaczej się nie chcę wyglądać. Co tu mamy? Wracaj do pracy, biedny. O, zdobądź lepsze sposoby na zdobycie pieniędzy. O, spróbuj zdobyć wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić rachunki. O, opuść dom, aby zarobić pieniądze. O, witaj, Rusty Gens to zrobił. O, moi hejterzy, widzicie? Tych hejterów wieszam na moją tablicę. Co? Ale wiesz, że tylko na jednym było Ale to na wszystkich mi wchodziło. Dzień! Dobra, wiesz co? Młoteczek gdzieś był tutaj, prawda? W lodówce. Dobra. Trzeba go podnieść? Musisz znaleźć jeszcze ostatni pieniądz. Tak, a jakby był pieniądz... Spójrz do góry. Nie ma. O, jest! I teraz do skarboneczki. Mam zdeponować wszystkie pieniążki do mojego banku? Proszę bardzo. Do mojej 12, 19, 25... 31! O ja, ej, to i tak nie jest za dużo pieniędzy. Wiesz co? Chyba wyjdę na zewnątrz i poproszę ludzi, żeby po prostu mi dali darowiznę, prawda? Tak, jestem za. Tak, na razie co zrobimy? Że zrobimy klucz. Chyba? Ale zrobimy chyba w taki sposób, że poproszę że ich na razie. Na razie w delikatny sposób, bez żadnej agresji, bez niczego, dobra? Dobrze, zgadzam dobra. Się. Na razie no spokojnie poprośmy ich. Dzień dobry. Czy ktoś tu jest? Nikogo tutaj nie ma. Co jest? O co tu chodzi? Co jest z tym samochodem? Nie tak! Błagaj losowy osoby. Pierwszy. Ziomeczku, poczekaj. Czy byś pożyczył mi złotóweczkę? Proszę, chociaż troszeczkę. Możesz... Troszeczkę. No proszę. Wszystkie. Dobrze. Dasz mi? Dziękuję bardzo! Jej! A pan mi też pożyczy, pan ma fajną czapeczkę, taką skulową. Czekaj, przepraszam, że ci przeszkadzam, ale czy mogę mieć trochę pieniędzy? Proszę, weź to... Nie to! To pierwsze. Nie! To pierwsze. O, ale dał mi! A tutaj... A pan... Dzień dobry, jak panu leci dzień? Bo mi bardzo słabiutko, wie pan co? Rachuneczków troszeczkę nie płaciłem. Dałbyś mi może jakieś pieniążki? Proszę? Dobry, błagaj. Proszę. Dziękuję bardzo. Kupałem kolejny, tutaj widział pan przed chwilą, że dostawałem pieniążki, prawda? Ja na bułeczkę tylko bym poprosił, mogę? Tak, no to nie to na bułeczkę, nakarmić to pierwsze było. No, dziękuję bardzo. Bo mnie wykopią z domu, wie pan jak to jest, nie? Pan chyba z Syberii przyjechał, czy mogę poprosić troszeczkę, ola, troszeczkę więcej pieniążków troszeczkę. Teraz? Troszeczkę, ciut. Niezbyt dużo, ale zawsze coś. Dziękuję bardzo. Dobrze, idźmy na karmić. Ale mili świnkę. Ludzie w tym Robloxie, co? Wszyscy dają ci Robuxy normalnie. Ja jestem w szoku, a weź tak wyjdź na ulicę, to wezmę cię za żebraka. No oczywiście, że tak. No rzeczywiście, że tak. Zobaczmy, ile udało nam się nazbierać teraz tutaj. Dzięki miłym ludziom.
Czujesz się biedny? Dwa razy pieniądze. Nie dzięki, tak please. Nie dzięki. Nie czuję się biedny. Nie czuję się biedny. Bo nie czuję się biedny, więc no nie przyjmuję tej oferty. To tylko chwilowa sytuacja. No oczywiście, ale teraz posłuchaj. Mam też delikatny, szybszy sposób na to, żeby zarobić pieniążki. Też na ulicy, też na ulicy. Nie, tego nie robimy. Tak, jest szybszy, agresywniejszy sposób. Gdzie jest moja pałka, rozgrzeszałka? Pytam się. Gdzie jest moja pałeczka? Gdzie widziałeś moją pałeczkę? Na kuchence mikrofalowej. Na kuchence mikrofalowej. O, tu jest moja pałka, rozgrzeszałka. Proszę bardzo. I teraz idziemy pozbierać pieniążki. Zobaczymy, czy uda się po proszeniu szybciej, czy po ogrożeniu szybciej. Co się bardziej sprawdzi? Co jest? Maciek, a czy ty jesteś osobą finansową? Co to znaczy? Wiesz, co to znaczy? Że jesteś bogatą osobą uwięzioną w ciele biednej. No dobra, dawaj ziomeczku mi pieniążki, bo inaczej... Dobra, czekaj, zaraz ci odpowiem na to pytanie. Ziomeczek, dobrze. Bo teraz zrobię groźbę, proszę bardzo. Pomachasz kijem... Pomacham kijem i od razu dajesz. Dawaj mi kasiorę od razu, bo inaczej tą pałeczką ci uderzę w główeczkę. Ej, tam jakiś zombiak szedł! Od zombie można brać, bo one i tak nie żyją, prawda? Tak. No czekaj chwilę, Erin! Dawaj mi tutaj trochę. Erin nie był zombiakiem. Wystawiaj mi swoje kieszonki, proszę bardzo, nie była pusta, dzięki. Oczywiście. Bogaty. O, idzie UWGR, ją puszczę. A, go ziomeczka zatrzymuje. Dlaczego ją puściłeś? Bo UWGR zostawiamy i nie stresujemy. Tutaj bierzemy tych, co wyglądają, że niby nie mają, ale mają. Co? Oficjal... Co on tam ma napisane? Dlaczego mi oddał pizzę, kawałek pizzy? No dobra, zgłodniałem też, to też mogę zjeść, a dzięki. Co? Dzięki za pizzę, nie miał pieniędzy, ale oddał swój kawałek pizzy. To też się docenia. No i super. Fajnie, telefon zarobione. Oddali ci telefon! No i nawet telefon mi swój dali. O, proszę bardzo. A co to za iPhone mi tutaj? No i fajnie, super. Dobra. Ciekawe, za ile go sprzedasz. Ty, mam iść do sklepu sprzedać przedmioty. Wiesz co? Myślisz, że ile pójdzie taki iPhonik najnowszy? Kupujemy wszystko. O. Sprzedaj przedmioty. 500 pójdzie. Zobaczymy. Kawałek pizzy i telefonik. Wow. Dobrze zarobiłeś. Mam zdeponować. Ej, moja kasiorka tam wisiała. Dobra, widziałem. Oddał do kieszeni ci włożył. Ja widziałam. Dobra, idziemy wpłacić nasze pieniążki. Ile tutaj udało nam się 430. zebrać? 430. 429 dokładnie. Oj, dobrze, no tak. To nie jest zbyt tak dużo, ale to i tak nie jest zbyt dużo. Co jeszcze mogę zrobić? Idź do biblioteki. A po co do biblioteki? Ludzie tam haj zostawiają? Nie wiem, może w książkach? O, proszę. Maciek, nie odpowiedzieliśmy na pytanie. Dobra, teraz pytanie, no. No, było już zadane. No to jeszcze raz. Czy jesteś osobą transfinansową? Ale co to znaczy, bo ja nie słuchałem? To, że jesteś bogatą osobą uwięzioną w ciele biednej. Tak. Tak. Szybko zwięźle i na temat. Tak. Dobra, wybierz kilka książek do wypożyczenia. Zobaczmy, Maciek, co mamy. Maciek, cześć, co? Do wypożyczenia w cudzysłowie. Do wypożyczenia. Dlaczego nienawidzę żebraków? Rób swoje chore o 3 rano. Nigdy się nie poddam. Książka dnia. Darowiznę dla... Idealna. Idealna, dobra. Top gier, Rusty coś tam, ulubiona ta gra. Poszukajmy tam, gdzie Sigma, najfajniejsza Sigma. Książka. Była gdzie książka Sigma? Gdzie? Sigma na prawo. Za tobą. Na maksa na prawo, żółta. Sigma Prima to ksiąg. Dobra, bierzemy ją. Dlaczego nienawidzę żebraków? Sigma Brand ksiąg. Przynieś z powrotem tik z darowiznę dla... O, bierzemy. Nigdy się nie poddam, proszę bardzo. A ja bym wzięła książkę. Skończyłem nazwy książek LOL. Okej. Okay. bardzo fajna. No i dobra. Pożycz swoje książki od bibliotekarza. Dobra, no to bierz proszę je. Bardzo. Biorę te 5 książek i już nigdy ich nie zwrócę. No zratowałem. I co, tak? Aha, czyli masz je przynieść z powrotem. Tak zrobię. Ta. Oczywiście, proszę pana, tak ta. Zrobię. Masz je tego jeszcze nie było, że masz to sprzedać. A widzisz, jaki biznesmen ze mnie jest młodociany tutaj. Od razu biorę z biblioteki książki. Ale wiesz, ci po tym karę doliczą do tych twoich rachunków. Jak lewe nazwisko dałem. Paniaku. No, ładnie zarabiamy many.
198 baksów. No, ale to też nie jest zbyt dużo, więc będę musiał coś pomyśleć na pewno, żeby zrobić to jeszcze lepiej i jeszcze szybciej. No troszkę brakuje na do tego miliona. No do miliona jeszcze dużo, ale grosik do grosika i widzisz, nie dzięki. Ale tylko 703 z miliona? No tylko 703 dolary te robloxiane mamy. Idź spać, nie, to spoko. Dobra. Nie, spoko. Idź spać. No. Samo się zrobi. Piękniejszy dzień będzie jutro. O, oczywiście, że tak. Miasto zarobi i Maciek się nie narobi. Kto mi przeszkadza ze spaniem? Co jest? O, zadzwoń. 3, 4, 5. Co jest? Budzik już mnie budzi. Dobra, biegnę na dół szybciutko. Co to? Co to mi w ogóle tak dzwoni właśnie dziwnie? Próbuję to wyczaić, ale nie słyszę. Co jest? Zadzwoń 345-126. Darmowy billboard w twojej okolicy. O, dobra, dzwoń. Ale... Za darmo to uczciwa cena, wiesz. Jak za darmo to oczywiście, że te, mam pewien pomysł, wiesz co? No może nie. Na billboardzie coś wywiesimy, że potrzebujemy pieniążków i ludzie będą mi wpłacali. Nie, no wow, jak wpadłeś na ten pomysł, Maciek? No dobra, jak możemy zadzwonić? Pamiętasz jaki to był numer? 345-126. Dobra. Chyba. Teraz się przekonamy. Nie jestem pewna. Ten billboard może być. Cześć, jak mogę ci pomóc? Cześć, jestem, tak dzwonię, Maciek, aby użyć twojego billboardu. I to, okej, okay, opisz mi, co chcesz tam umieścić. I dobrze, co chcemy tam umieścić? A jakie mamy opcje? 3 godziny później. 3 godziny później, czyli coś już umieścili. Pierwsza osoba, która... Do mnie zadzwoni, otrzyma 500 robuxów za darmo. Zadzwoń, Maciek, PC, nie VR. Dzwonię! Dobra. Dobra. Ludzi, o ja. No, trzeba było poszukiwać kilka... Dzwoni! Cześć! Byłem pierwszy, trzymam 500 nie. robuxiaków. Okej, wycisz swój numer bankowy, abym mógł przenieść się na twoje konto bankowe. O ja. O których liczbach mam? 9. 9. 3. 3. 3. 3. 6. 6. 9, 3, 3, 6. Tak. Mamy jego PIN, mamy. Dobra. Idę do bankomatu. Dobra, idziemy do bankomatu szybciutko. Nie, no przecież na chacie go miałeś. A no w sumie faktycznie. Już wiesz, 9, 3, 3, 6. Już wiesz, po co mi bankomat był na chacie? Tak, już. Wow. 700 dolców miał, bo buksów. Telefon dzwoni. Halo. Witamy szczęśliwą osobę. No, dzień dobry panie, dzwonię, aby odebrać. No, czek, ja też chcesz. No. Pamiętaj dobra, o tych liczbach. Dobra, trzeba się skupić, żeby pamiętać. 7. 7. 7, 4, 2. 7, 4, 2. 7, 4, 2, 4. 7, 4, 2, 4. Tak. Dobra, poczekaj pan, ja już lecę. Dawaj! 7, 4, 2, 4. Proszę pan. Uuuu! Ten to miał trochę kasiurki, aż muszę usiąść, bo mnie normalnie zwaliło z nóg. O! Dzwoni, kolejny! Tak szybko? Halo, witamy kolejnego szczęśliwca, który może dzisiaj wygrać domek w górach. Dzień dobry. I do tego dorzucę 500 robuxów. Jest pan z szczęśliwym numerem. Proszę bardzo. 500 robuxów. Co nie, się dzieje? Jest... Jaki skam? Co jest? On od razu wyczuł? Dobry jest. Ten był cwany. Dobry południe. Byłem pierwszy, trzymam 500? Tak. No oczywiście, jak najbardziej. Tylko potrzebuję pana numer cyfrowy. Kodzik do karty. On nam, nie, bo oni nam blika dają. 6. 6. 9. 9. 8. 8. 6, 6, 9, 8. No nie ma problemu. La. Dobra, idź wprowadź tego bliczka. Idę. Nie mogę iść, dobra, już mogę iść. 6, 6, 9, 8. Brawo. Jo, 2913, też jest poczko, ale do miliona dawaj, jeszcze dużo dobra, brakuje. Świnka czeka. Świnka czeka, dobra, nie ma problemu, świnka czeka, proszę bardzo. No, dobrze, jedz świnko, jedz.
Money! Money, 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 money! I fajnie leci wszystko. No ja ci tyle hajsu jeszcze. Ej, to i tak dużo niby. Mamy 9 tysięcy zarobione w 2 dni. Z 1 miliona. Maciek, McRonald's! McRonald's mam zamówić? Tak! Dobra, ale mam zamówić normalnie przy nich, czy mam sobie zadzwonić? Dobra, idę do nich. Piciu z McRonald'sa! Dobra, idę. McRonald's. Siema! Elo! Jest na przednim stole. Aha, ten kupon. Aha, czy bez kuponów się nie zrobi? Darmowy kupon! Jak za darmo to biorę, Maćka! Proszę bardzo! Dobra, promka. Poproszę napój, bo się zmęczyłem od tego suszenia twarzy. O. Ile? Przecież za darmo. Ale przecież to jest na darmowy kupon, tak? No. Okej, tu jest twój napój, ciesz się. Ej, czy on chciał nas oskamować? No właśnie chciał. Widzisz, na każdym kroku trzeba się pilnować, żeby nie być oskamowanym. Nawet McRonald's chciało nas oskamować, widzicie? No nie wierzę. Zobaczcie, jak karma szybko wracała. Ja chciałem kogoś oskamować, a inni chcieli już mnie oskamować, nie? Nie. Co to jest tajemniczy kwiatek? Nie wiem. Chyba gdzieś na chacie mam jakiś tajemniczy kwiatek w ogóle, nie? Pokażę wam reakcję Kolki na moje kwiatki w domku. O. Powiem tak, tajemniczy kwiatek podejrzanie brzmi. A gdzie jest mój tajemniczy kwiatek? Nie wiem. Gdzie jest mój tajemniczy kwiatek? Na podwórku są jakieś kwiatki, Maciek. No dobra, masz może rację, że może w ogródku powinny być kwiatki. Ty, no nie mam ogródka. No z przodu były. Z przodu? Zobacz. To są tajemnicze kwiatki? Ten na lewo jest chyba tajemniczy. Ten. O, no, tajemniczy kwiatek. Wymieszajmy. Co teraz? Daj napój sprzedawcy supermarketu. Okej. A gdzie jest supermarket? O, tam jest. Tak daleko. I ten napój złowieszczy mam dać naprawdę ziomeczkowi? Dobra, nie ma problemu. Przecież to tylko coś mi podpowiada. W kiblu i to konkretnie. Dzień dobry, mam dla pana szejka zrobionego z herbaty. Nie. Okej, pewno, proszę bardzo, smacznego. To z McDonald'sa, tak, że jest wszystko McRonald's w porządku. McRonald's. Darmowy. Darmowy, dlatego ma taki kolor. I jak tam? Maciek? Co? Rozpadł się po prostu. Weź wózek i weź rzeczy. Zabierzmy co najmniej 5. No dobra. Nie mogłeś go po prostu... No nie, bo bym musiał zapłacić, a ja przecież pieniążków nie mam, przecież rachuneczki same się nie zapłacą. Masakra! Dobra, weźmy wodę, weźmy Oreo. Weźmy kawałek pizzę. Mamy pizzę. Mamy dwie pizze nawet. Nie wiem, co jeszcze byśmy mogli zjeść. Pancake'a, bo wiesz, dobre są. Lejsy. Ej, no Doritosy. Dobra, więc Doritosy. No, biorę wszystko, wiesz co, ja cię nie zastanawiam, co najmniej 5, to weźmiemy wszystko, ale cały wózek. Ale 5 z jednej rzeczy chyba. Torta, weź 5 tortów. Tort? Nie, ja biorę wszystko, biorę co ale możliwe. Ale weź 5 puszek takich samych. Dlaczego? Bo tak. Nie muszę brać. Robimy zapasy. Jakie zapasy, jak ja biorę wszystko, co mi wpada teraz właśnie do koszyczka? Dobra, i wyjeżdżamy. Idź do kasy. Ile mamy rzeczy, co jest w ogóle? Dobra. Aha, czy idziemy... O nie! Nie gadaj, że tu auto może nas potrącić. Ja też nie wiedziałem o tym. Misja fail.